Nazywam się Marcin Osman, jestem przedsiębiorcą, autorem, wydawcą i zapraszam Was do kolejnej rozmowy z bardzo fajnym self-publisherem, czyli osobą, która jest i autorem, i własnym wydawcą, Lesławem Blachą. Cześć, witajcie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Leszka i pogadamy sobie o tym, jak on to zrobił, tak żeby też Wam dać wartość w tym całym procesie, żebyście również mogli wziąć konkretne lekcje i albo napisać swoją książkę, albo wydać swoją książkę, a może właśnie zniechęcimy naszych widzów do wydawania książki samemu. Nie pozwolę na to. A ja może będę tym adwokatem diabła, który będzie mówił nie, 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 jeśli nie masz tych cech, to lepiej pójść do wydawcy. Nie uda ci się. Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dzięki, witaj. O co chodzi z twoją książką w ogóle? Powiedz, kim jesteś, co robisz i zaraz przejdziemy do książki. Jestem trenerem personalnym, a to właściwie już byłem. Zaczynałem jako trener personalny, pracowałem w siłowni jakieś kilka lat. Obecnie prowadzę w sumie trzy biznesy. Jest to szkoła językowa, sieć szkół językowych, szkoła matematyki i firma, która zajmuje się prowadzeniem kursów dla trenerów personalnych, czyli innymi słowy dla osób, które chcą tymi trenerami personalnymi zostać. Jak widać, jestem w jednej branży, branży edukacyjnej, więc wspieram społeczeństwo i edukuję. Książka również jest swojego rodzaju podręcznikiem dla osób, które chcą zacząć jako trener personalny. A skupiasz się na ich biznesie jako trener personalny, czy na jakie umiejętności muszą zdobyć jako nauczyciele swoich klientów? Czy to jest miks? Mhm. To jest miks, natomiast w pierwszej kolejności skupiam się na biznesie. Teraz mamy taki bardzo duży wow na trenerów personalnych. Każdy chce zostać trenerem. Trener, okej, nie ukrywajmy, dobrze zarabia. Jeśli jest dobrym trenerem, dobrze zarabia. Natomiast patrząc z perspektywy osoby, która prowadzi firmę, tych osób jest bardzo dużo, które przychodzą na kurs, kończą kurs. Natomiast nie ukrywajmy, chodzi o jedno, aby po tym kursie jednak na tej swojej pasji, na tym sporcie zarabiać. Oczywiście. I to się tym osobom nie do końca udaje, ponieważ inne firmy szkolą trenerów pod kątem merytoryki, biomechanika, fizjologia, anatomia. Natomiast nikt ich nie uczy tego, jak po tym kursie faktycznie zarabiać. Kończy się kurs i co dalej? I nikt ich nie uczy sprzedaży. Nikt ich nie uczy sprzedaży, nikt ich nie uczy marketingu, nikt ich nie uczy tego, jak pracować z klientem, jak prowadzić ćwiczenia, jak to robić, aby to było też etyczne. Tego się trenerów nie uczy, natomiast właśnie gdzieś staram się, aby w tej książce krok po kroku pokazać takim trenerom, którzy początkują, albo takim trenerom, którzy są już trenerami od lat, są dobrymi specjalistami, bardzo dobrymi, ale niekoniecznie potrafią się wypromować. A pójdźmy krok wcześniej, bo jest już książka, jestem trenerem, uczę innych trenerów być lepszymi przedsiębiorcami w twojej branży, tak? Ale jak w ogóle pomysł na książkę u ciebie się stworzył? Bo pójdźmy teraz stereotypami. Pracujesz na siłowni, pokazujesz ludziom, jak podnosić ciężary. To było wtedy. I teraz, co u ciebie się zadziało w głowie, że pomyślałeś, dobra, koniec tego, albo wnieśmy na wyższy poziom, nie wiem, jak u ciebie ten proces wyglądał, i poszedłeś w kierunku tworzenia książki i produktów informacyjnych, edukacyjnych, a nie stricte wymiany swojego czasu na pieniądze, jak to jest w przypadku pracy trenera, który płaci za godzinę spędzoną z klientem, z trenerem. Okej. Ja od zawsze pisałem. Powiem szczerze, nie będę ukrywał, zawsze lepiej wychodzi pisanie niż mówienie czy cokolwiek innego, więc zawsze pisałem. Napisanie książki to było dla mnie coś, powiem szczerze, jasne, otwarcie, do czego zmotywowałeś mnie ty, bo pisałem sobie książkę jakiś czas temu, natomiast ona pewnie nigdy by się nie okazała, gdyby nie to, że trafiłem na twoją grupę, na twój webinar. Pewnie bym sobie dalej gdzieś tam pisał u siebie w pokoju książkę, która by nigdy nie powstała, bo nie wiedziałbym się, jak zabrać za korektę tekstu, za wydawnictwo, czy za cokolwiek innego. Myślałbym, wow, to jest tak skomplikowane, że ja się do tego po prostu nie nadaję, tak? Nie znam osoby żadnej do tej chwili, która napisała książkę. Jestem chyba jedyną osobą, która gdzieś w moim otoczeniu tą książkę napisała. Jakieś muchle. I stąd to się wzięło. Nie było jakiegoś jasnego mojego planu, jak chcę, żeby ta książka wyglądała. Po prostu siedziałem, pisałem. Nie skupiałem się na tym, aby ona powstała, by to był jakiś twór. Bardziej sobie ją wyobrażałem, że będę ją trzymał w końcu w dłoniach. Zobaczę ją, poczuję. Więc tak to wyglądało. Nie było czegoś takiego, że założyłem sobie, zaplanowałem, że napiszę książkę. To też. Ja bardzo pilnuję, żeby nasze rozmowy, moje z naszymi autorami, innymi również, były dla Was bardzo wartościowe, bo to brzmi tak, okej, wymyśliłem, że sobie napiszę książkę. Okej, napisałem książkę, mam książkę. Mój biznes wszedł na kolejny poziom. Dobra, ale pójdźmy głębiej, zdradzając te strategie, których Ty używałeś. Czyli była punkt pierwszy, potrafiłem pisać. Punkt drugi, potrzebowałem strategii wydawniczej, czyli jak ten cały proces poukładać, bo z całą resztą sobie poradzę. Tak było u Ciebie, tak?
Prawie tak. Potrafiłem pisać i na tym tak naprawdę się zakończyło, bo nie wiedziałem, jak to wygląda od tej strony technicznej, tak? Bo pisać każdy może, każdy, kto pisał pracę licencjacką czy magisterską. Nie powiem, że nie jest w stanie napisać książki. Skoro napisał pracę magisterską czy licencjacką, książkę potrafi napisać. I ja to mówię każdemu, który. Że książka to jest praca magisterska, tylko że na tej pracy ci zależy teraz. Dokładnie, dokładnie. Moja magisterka się też przeciągnęła, właśnie ponieważ pisałem książkę, ale nie żałuję. Więc co jest najważniejsze, co jest takiego podstawą, to jest to, aby zacząć, ale nie ukrywam, że potrzeba pomocy kogoś. Kto to wszystko poskłada poskłada to do kupy. Tak. Powiedz mi, jakie miałeś problemy, jeśli chodzi o otoczenie, jak zacząłeś komunikować ten swój szalony pomysł, że Lesow pisze książkę? To, co mnie zwaliło z nóg, to jest to, że nie miałem żadnego problemu. W sensie nie słyszałem czegoś takiego, że nie napiszę, że ci się nie uda, po co, kto to kupi. Nie, czegoś takiego nie było. Gdzieś nie ukrywałem tego, mówiłem każdemu. Pytaliście, co to robisz o 6 rano. Ja wstawałem, jak byliśmy nawet na obozie i po prostu siadałem do kompa i pisałem książkę. I coś tam pisałem. Oni wszyscy myśleli, że ja piszę magisterkę, tak? Tak. I jak powiedziałem, co to robisz? Mówię, piszę książkę. To było na pewno, na pewno. A teraz? A teraz mam książkę i otoczenie okej. Okay. Myślałem, że będzie bardziej w tą stronę, że ty, z jakiej pakiet ty w ogóle wydajesz książkę, tak? Bardziej rodzina, która do tej pory nie dowierza i myśli, że ja dalej do tej pory napisam jakiś komiks albo coś, co nie wymaga jakiejś merytoryki i wiedzy. Ale nawet komiks wymaga ogromnych umiejętności autorskich, malarskich, wiesz, składania tego w całe story. Dokładnie, dokładnie. Natomiast mam nadzieję, że już teraz we mnie wierzą, czy rodzice, czy ktoś, kto nie wierzy, chociaż tego mi nikt nie powiedział, że we mnie nie wierzy, tak? Jeśli według mnie podstawą jest to, aby mówić to, że coś planuje się zrobić większego, osobom, które w ciebie wierzą, po prostu. A czy jesteś w stanie, używając słownictwa twojego branżowego, czy treningów, powiedzieć, jak wyglądał proces tworzenia książki, porównując go do procesu stworzenia swojego ciała na siłowni? Okej. Bo widzę, że u ciebie dużo dobrego zrobiła twoja dyscyplina do roboty. Wiedziałeś, żeby mieć efekt, potrzebujesz siąść na tyłku i ją napisać. Wiedziałeś, że książka się sama nie pisze, tylko się ją pisze. Tak. Pisze się ją o 5 rano, a nie wtedy, jak wena spływa. Pisze, jak masz czas. Okej, w pierwszej kolejności powstaje pomysł w głowie, że coś ma powstać. Jeszcze dokładnie nie wiedziałem, co. Wiedziałem, że to będzie książka, ale nie wiedziałem do końca, na jaki temat. Zastanawiałem się na tym, aby pisać bardziej takie tematy typowo branżowe, tak? Ale pomyślałem, dietetyka, suplementacja, treningi, tego jest tak pełno i każdy ma tak inne zdanie na ten temat i mówi o swoich przekonaniach, że to się nie sprawdzi. Natomiast brakuje tego, co by tym trenerom pomogło rozwijać swój biznes. Więc w pierwszej kolejności na pewno jest pomysł, potem jest to systematyczność. Książka powstała jakieś pół roku. Pół roku pisałem książkę. I zobaczyłem, że jedną stronę pisałem przez tydzień, drugą przez 2 tygodnie. W końcu siadam i mówię, Lechu, nie. Co drugi dzień piszesz tyle i tyle, poświęcasz na pisanie tyle i tyle. Tak jak z treningiem. Konkretny plan. Konkretny plan. Nie wierzyłem w coś takiego, to ty mi to uświadomiłeś. Tłumaczyłem siebie, dziś nie piszę, bo nie mam weny. Nie ma czegoś takiego jak wena. Jak się siądzie do tego komputera albo do tej kartki i papieru, to wena sama przyjdzie. Tak to. Ale ja też bym dorzucił do tego, że jeżeli jest schemat tego, o czym piszemy, to może być bardzo ogólny spis treści, to wtedy nie ma tego syndromu białej kartki migającego kursora na komputerze. Mamy pierwszy punkt, jest zdanie, drugie, trzecie, czwarte, nagle jest cała strona. Ludzie mają ten problem z tą pustą białą kartką, jeżeli nie mają zarysu książki chociaż, zarysu rozdziału, nie wiem, 3 głównych myśli, które chcą przemycić. I to ich paraliżuje, a nie brak weny. U mnie wyglądało to w ten sposób. Ja na najlepsze pomysły, czy to jeśli chodzi o biznes, czy o książkę, wpadam zawsze na treningu i zawsze, kiedy się zmęczę, wpadam na najlepsze swoje pomysły. I tak było też ze mną. Ja przy sobie zawsze miałem telefon i wszystko to, co przyszło mi do głowy, co chciałbym poruszyć w książce, albo to, co kiedyś mi się udało i chciałbym się tym też podzielić z innymi, od razu zapisywałem na telefonie. I kiedy siadałem już do tej białej kartki, brałem telefon i widziałem, co chciałem napisać. Wiadomo, potem to się układało wszystko w całość, spis treści. Natomiast podstawą jest to, aby wiedzieć, co chce się napisać przede wszystkim, ale też nie robić tego na siłę. Mieć jakiś jasny plan i tego, co chce się zrobić, jakby cel, mówiąc wprost. A potem już samo pisanie było chyba rzeczą najprostszą. U ciebie super było to, że wybrałeś sobie temat, który nie jest jak być trenerem, tylko jak zrobić biznes, będąc trenerem personalnym. Bardzo ogólnie, ale to jest główne przesłanie z tego, co rozumiem, tak?
I sam powiedziałeś, że nie ma konkurencji, czyli nie ma drugiej takiej książki w Twojej branży w Polsce. Nie ma. Nie Ale ma. Będą, bo będą ludzie za chwilkę naśladować i będą się pojawiać kolejne książki w tym temacie. Tak, już piszą, napisało do nich przynajmniej 3-4 trenerów, którzy chcieliby wydać swoje książki, natomiast raczej na tematy takie ścisłe związane z dietą, z treningami, więc tak. Okej, okay, i to jest super. A jak ta książka zmieniła Twój biznes? No bo u Ciebie chyba był to spory lewar biznesowy. Czyli narzędzie tego używasz do promocji nowego tworu, czyli kursów mhm. dla trenerów. Dokładnie. Marketingowo to zadziałało całkiem dobrze, tak przynajmniej w mojej opinii. Wydaje mi się, no bo patrząc na konkurencję, i teraz w każdym mieście jest pewnie kilkanaście szkół, która prowadzi kurs dla trenerów personalnych. Natomiast żadna szkoła w Polsce, może nawet i na świecie, swojej książki nie wydała. Czy to jest książka na temat zarabiania, czy książka na temat prowadzenia treningów, suplementacji. Żadna firma nie wydała książki. Mają swoje skrypty, mają swoje webinary, kursy online, ale książki nie ma nikt. Tak? Jedyna taka książka, która stricte odwołuje się do zarabiania jako trener personalny, to jest książka gdzieś tam w Ameryce, Johna Goodmana. Tak? I to jest jedna osoba, która tym tematyką się zajmuje. Ale to nie jest w ogóle książka na polskie realia. To nie jest książka w polskich realiach. Porozmawiamy chwilkę też o kwestiach sprzedaży, zarówno książki, jak i tego, czego uczysz swoich kursantów, trenerów, którzy mają kompetencje, są mega ekspertami, ale nie potrafią tego sprzedawać, siebie. Mhm. I jakie są Twoje rekomendacje dla nich? Jakie są Twoje rekomendacje dla przyszłych autorów książek? Bo ja uważam, że Wy tej książki nie piszecie, ponieważ boicie się sprzedawać, że kto będzie moją książkę czytał, kto ją w ogóle kupi. Odpowiedzią na wszystkie te kwestie jest sprzedaż. Więc chwilkę o tym podyskutujmy, o Twoich przemyśleniach w zakresie sprzedaży. Nigdy nie miałem ze sprzedażą większych problemów, dlatego że jak zaczynałem jeszcze pracę w Warszawie na studiach, pracowałem w banku. Sprzedawałem kredyty hipoteczne, więc wiadomo, że to już jest taka trochę twarda sprzedaż na dużą sumę. Natomiast było mi zdecydowanie łatwiej sprzedawać produkt kogoś, niż coś, co jest moim produktem. Jeśli będzie, A czemu? Jeśli będzie słabe, jeśli będzie słabe, to nie powiedzą, że bank jest taki i taki. Powiedzą, że Lesław Blacha napisał kijową książkę. Więc to było takie moje ograniczenie. To pomysł, na który nam przekazywałeś, aby robić w ogóle przedsprzedaż, czyli książkę sprzedawać, której tak właściwie nie było, to ja pomyślałem, że Marcin Osman, sorry, ale coś jest nie tak. Dopiero wtedy, kiedy puściłem e-mail do naszych kursantów. Właśnie, i to jest fascynujące, ten moment przejścia, bo tak, powiedziałem Ci dokładnie, co musicie zrobić, czyli co moi kursanci muszą zrobić. Muszą zrobić przedsprzedaż, czyli zaoferować książkę, której w ogóle nie ma, okej? Okay? Ty słyszysz to, powiedz, co się dzieje w Twojej głowie i co się zadziało przede wszystkim, że jednak zrobiłeś to. To jest najważniejsza lekcja dla moich widzów teraz. Tak, więc słuchajcie uważnie, bo to jest bardzo ważna lekcja. Pomyślałem na samym początku, że jesteś stuknięty i że chcesz z nas zrobić, nie wiem, idiotów. To jest chyba dobre słowo. Natomiast okay, zobaczyłem, Edyta zrobiła swoją pierwszą przedsprzedaż. Tak. 30? Ja to, ale tej książki nie ma, jakie 30? No dobra, piszę. Ładny e-mail, rabat przedsprzedaży, książka tańsza, chyba 10 zł, jakieś niewiele. I dostałem chyba 40 maili z odpowiedzią, jaka książka, na jaki temat. Bo nie rozwodziłem się na tym, byłem pewny, że nie będzie to nikogo interesowało. A jednak nie. I opisałem taki gotowy e-mail, ładny, szablonowy, o czym jest książka, na jaki temat. Nie ukrywałem też, że dzięki temu, że ktoś kupi w przedsprzedaży, ja swoją książkę będę mógł sfinansować. Szybciej ją wydasz. Dokładnie. Tak. Szybciej ją wydam. Czyli pomagasz jemu, żeby on szybciej mógł ją dostać. Dokładnie. A nie on tobie. Dokładnie. W pierwszym tygodniu ich poszło z tej przedsprzedaży jakieś 30. Nie? 30. Jest tylko autor i cena. Tak, jest autor i cena i to, że Lesław Blacha chce napisać do nas książkę, ale nie wiecie, jaka to książka będzie. Tak? Więc to nie byli znajomi, to były osoby, to byli nasi byli kursanci albo osoby, które tym się interesują. To nie, że moja mama kupiła, mój brat kupił, bo aby pomóc Leszkowi, nie? A to też jest okej, to też jest okej. Okay. Też jest okej, okay. Natomiast gdzieś raczej moją mamę taka tematyka by nie zainteresowała. Poczekaj, i wiele osób skreśla swoich najbliższych znajomych czy rodzinę jako potencjalnych klientów, a przecież pieniądze za książkę przelane od mamy mają taką samą wartość, jak pieniądze przelane od obcego klienta, tylko potrzebujesz mieć większą grupę niż tylko mama. Jak masz dużą rodzinę, nie twoimi pierwszymi klientami będzie twoja rodzina i znajomi. I jeżeli oni poczują się dotknięci, że ich spamujesz sprzedażą, znaczy, że masz niewłaściwą książkę, albo robisz to zbyt chamsko, bez dawania wartości, bez dobrego tonu, bez pielęgnowania relacji.
dokładnie. Więc tak to wyglądało w moim przypadku. Czyli wysłałeś maila, zbadałeś zapotrzebowanie, wysłałeś drugiego maila z informacją, to przelej mi pieniądze. Tak. 30 osób kupiło, to był twój pierwszy tydzień pracy. Tak, to wyglądało w dużym skrócie w ten sposób. Osoby, które mi odpisały na tego e-mail z pytaniami, odpisałem na e-mail, a następny e-mail to był krótki. Hej, w takim razie to jest mój numer konta, więc książkę dostaniesz nawet z dedykacją jako pierwsza z 30 osób. Wow. Dobra, i co wtedy pomyślałeś o Osmanie? Pomyślałem, okej, facet wie o czym mówi. I wtedy już, powiem szczerze, wtedy poczułem dopiero, że tą książkę wydam. Tak. Szczególnie kiedy byliśmy w grupie i tak. Tutaj to 30, Edyta robi to. Ona sprzedała 15, ja sprzedałem 30, ta sprzedała znowu 40, 60 i 80, tak? Więc to było takie wsparcie, taka motywacja. Nie wiem, czy pamiętasz to, jakie mieliśmy kłótnie, chyba to jest dobry sposób, dobrze nazwane, kiedy wybraliśmy okładkę. Tak, oczywiście. Ja w żaden sposób nie chciałem, abym ja był na okładce. Mówię, z jakiej paki ja będę w ogóle na okładce. Nie jestem osobą publiczną, nikt mnie nie zna, chodzę po ulicy, nikt nie posiada autograf. Wy mnie strasznie do tego namawialiście. Ja uważam, że masz jedną z lepszych okładek książek, które powstały u nas w grupie, bo ona dokładnie, idealnie pokazuje to, co robisz. Czyli jesteś ty, który ich uczy, jesteś dobrze zbudowany i masz książkę, która pokazuje na okładce biznes. Okej, kto wpadł na ten pomysł? Przyznaj się szczerze. A sam autor? Nie, Marcin Osman. Ale to pokazuje jak kolekcję, żeby korzystać z doświadczeń osób, które na tym się znają. Ja widziałem twoją pierwszą okładkę, a tą okładkę możesz na przykład wrzucić na Facebook albo pod tym filmikiem okładkę pierwszą, okładkę finalną. I to pokazuje po to nie, żeby cię pognębiać, broń Boże, tylko że to jest to proces od pomysłu do takiej super pozycji, to jest praca. Ilość powtórzeń, iteracji, żeby powstało właściwe dzieło. Czyli co, mamy 30 książek, co się dzieje dalej? Mamy 30 książek, trochę odczułem to jakby grupa się wspierała. Wszyscy wspierali się nawzajem, mówili mi Leszek, nie, ty musisz iść na okładkę. Pozdrawiamy Martę Itczak. Pozdrawiamy Martę Itczak, tak. Szczerze to chyba dzięki Marcie w ogóle ta okładka powstała i tak wygląda, jak teraz wygląda. W grupie wytworzyła się taka więź. Było chyba 30 osób, ale natomiast widziałem, że z tych 30 osób nie wszyscy napiszą książkę. Tak reszta... Statystyka. Jeżeli zapisuje się do kursu 40 osób, z tego 5-6 nic nie robi. Tak. Po prostu nic. Oni tylko robią przelew i tyle. Okej. Okay. Ale jest grupa takich 5-10 hustlerów, tutaj też byłeś, którzy cisną, robią, ufają procesowi, też gadaliśmy o tym z Kasią wcześniej, Buniewicz, mają know-how, czyli na przykład ty mówisz swoim klientom, żeby mieć takie ciało, potrzebujesz robić to, to i to. Jeść, chodzić na siłownię i tak dalej, będą efekty, oni to widzą bardzo szybko, u nich zobaczyłeś to w pierwszym tygodniu, po treningach pewnie widać to po pierwszym miesiącu już od razu, samopoczucie, energię, jakiś tam tłuszcz znika z ramion, mięśnie się zarysowują, dobrze mówię? Dobrze mówisz. A u twoich klientów również, którzy są trenerami, oni widzą wzrost swoich przychodów na koncie. Tak. Czyli ty pomagasz im zarabiać więcej pieniędzy. Dokładnie. Też w książce są zawarte bardzo proste sposoby, na które nikt nie wpada. Tak? Każdemu wydaje się, aby rozpocząć biznes, trzeba mieć nie wiadomo ile na koncie. Założenie działalności gospodarczej to jest w ogóle jakiś kosmos, a to się robi w kilka minut tak naprawdę. Tak. Dlatego w książce krok po kroku tłumaczę, jak to wygląda. Jeszcze wracając do całej grupy wsparcia, bo my tak sobie już nazwaliśmy grupę siebie jako grupę wsparcia. Te wszystkie kilka osób, które wiedziałem też, że książkę wydadzą, pomagaliśmy sobie nawet już nie grupie, tylko pisaliśmy do siebie prywatne wiadomości z pytaniami, jak to widzisz, czy to będzie ok, czy to nie będzie ok. Ja z Martą wymieniłem tyle wiadomości, w których ona już mi pisała, że jeśli tylko nie będzie tej okładki, to nie odzywa się do mnie, ja ciebie zablokuję i nie chcę cię znać, jak wstawisz tą starą okładkę, która wyglądała jak z plasteliny, chyba tak to nazwaliście. Więc... I kolejna lekcja, jaką sobie z tego możecie wyciągnąć, że możecie albo skupiać się na opiniach waszych znajomych, którzy w ogóle nie mają pojęcia o książce, ale możecie się zanurzyć w grupę osób, które mają taki sam cel jak wy, gdzie jest wzajemne wspieranie się, dochodzi również element rywalizacji takiej, umówmy się. Tu ktoś 30 książek, a ja jeszcze w ogóle maila nie wysłałem, więc co, jestem gorszy? Wysyłam tego maila, mam moje wyniki, to napędza dalej grupę i kolejne osoby do tego, żeby rozwijać się, pchać ten wózek self-publishera do przodu i są konkretne efekty, nie tam teorie, nie ma dyskusji na temat okładki przez 15 dni, jest przez dzień zrobiona, bo wiemy, że okładka jest jednym z elementów, ale najważniejsza jest sprzedaż. I też jestem ciekaw, co o tym sądzisz. Według mnie ważniejsza jest sprzedaż niż marketing produktu. Bo znam ludzi, którzy robią marketing, czyli promują coś, a nie ma tym sprzedaży. Czyli tworzą fanpage, na których nic się nie dzieje. Dokładnie.
Dokładnie tak to wygląda. Ja znam bardzo dużo trenerów personalnych, którzy są naprawdę specjalistami w swojej dziedzinie, doświadczenie kilkunastoletnie, najlepsze uczelnie, najlepsze kursy, ale jednak to są osoby, które muszą od rana do nocy, mówiąc wprost, harować z tymi klientami i cały dzień polega na prowadzeniu treningów personalnych, co jest, to jest ciężka fizyczna praca, to jest stanie oczywiście z klientem, to jest naprawdę bardzo, bardzo męczące. Ja bym to nazwał bardziej pracą typowo fizyczną. Oczywiście. I ja próbuję w swojej książce wytłumaczyć, że tak nie musi być. Trener personalny to nie musi być osoba, która żyje tylko z treningów personalnych, która żyje tylko z tego, że trenuje fizycznie kogoś. Pokazuje kilka aspektów, na przykład jak prowadzić biznes online, jak robić gotowe plany treningowe, jak stworzyć sobie biznes, który będzie sam na siebie też zarabiał bez naszego wkładu i bez naszego czasu. Dałeś automatyzację do tego. Taką dałem automatyzację. To robią doskonale trenerzy, którzy są, można powiedzieć, pionierami, którzy są na górze w naszej branży. I to wie doskonale, ale to są osoby, które zaczynały właśnie od prowadzenia treningów, natomiast potem już zobaczyły tę różnicę, że to można robić inaczej. Tak? Że prowadzenie treningów to jest taki początek, tak samo jak było ze mną. Pracowałem w siłowni na etacie, od rana do nocy prowadziłem treningi i w pewnym momencie stwierdziłem, że chyba już nie, że można to robić inaczej, może mieć więcej czasu dla siebie i dla rodziny. A powiedz mi teraz jeszcze, Leszek, tak naprawdę szczerze na maksa, kto nie powinien książki w ogóle wydawać? Bo ja uważam, że nie każdy z Was powinien książkę wydawać samemu. Okay. Być nawet nie każdy powinien książkę pisać, ale jeśli chcecie, no to proszę bardzo, ale są dwie opcje. Wydawca albo self-publisher. Teraz Twoja rekomendacja, kto nie powinien sam wydawać książki? Chyba nikt. Ja wychodzę z założenia, uważam, że każdy powinien sam wydać książkę. Z założenia, że każdy powinien wydać swoją książkę. Chyba że jest się osobą na tyle znaną, na tyle osobą publiczną, która może sobie pozwolić, może nie sobie pozwolić na bo to jest złe słowo, na wydawcę. Natomiast jeśli jesteśmy osobami... Oddać ten proces komuś, to zrobi automatycznie. Dokładnie. Tak? Tego, czego nauczyłem się podczas właśnie wydawania książki na własną rękę, tego nie nauczyłem się naprawdę przez chyba rok czy dwa, jeśli chodzi o kursy marketingu i pewnie bym się tego nie nauczył, gdybym miał przeglądać wszystkie strony internetowe, wszystkie fora. Wpisałem kiedyś, przyznam się szczerze, frazę, jak wydać swoją książkę w wyszukiwarkę, jak zobaczyłem, ile się pojawiło stron i jakie tam były bzdurne informacje i to tak naprawdę były wydawnictwa, które gdzieś tam podszywały się pod... Tak, ale oni skupiają się na tym, jak wybrać okładkę, jak napisać ten tekst, jaki program używać do napisania książki, no Word, nie? Tak, tak. Notatnik, kalkulator, komórka. Moje zdanie jest takie, że każdy, kto chce wydać książkę, kto nie jest osobą publiczną, znaną, która może powiedzieć, że wydawnictwo trochę też narzuci też to wydanie tej książki, powinien napisać ją sam i sam też wydawać, sam sprzedawać. Leszek, ale przecież na książkach nie zarabia. Na książkach się zarabia. Dlaczego miałoby się nie zarabiać? Zarabia się. W jaki sposób? Ja oczywiście nie podpuszczam, bo znamy te odpowiedzi. Też w jakimś, z którymś z wywiadów też usłyszałem... Weź mi to wybij z głowy. Właśnie taki ten stereotyp i mit. Okej, słuchajcie. Na książkach się zarabia, a już najpiękniejszym uczuciem jest to, kiedy budzisz się rano i przychodzi im na Twój adres e-mail informacja, Twoje konto zostało zasilone i kwota Twojej książki. To jest tak cudowne uczucie, kiedy Ty śpisz, a na Twoje konto wpływają pieniądze za nic nie robienie. Tak naprawdę to raz robiło się ten produkt, a teraz już nic. Że to jest uczucie niesamowite. Ja przez pierwsze 3 tygodnie, od kiedy powstała książka, wstawałem po 6 rano, zaglądałem od razu na maila. Miałem telefon pod poduszką i pierwsze co odpalałem skrzynkę i patrzyłem 6. Ale 6 razy kwota książki. Wow. Ale zobaczcie, to nie ma żadnego szarlataństwa. To jest produkt książka, 39 zł. Tak. To nie ma jakichś kosmicznych produktów. Nie ma. Tym bardziej, że kiedyś powiedział mi jeden znajomy, że w sumie tak, mówiąc kolokwialnie, pan to powiedział, blacha, ty z tej książki przecież możesz żyć nawet całe życie, jak się będzie dobrze sprzedawać, nie? Tak. I wydrukowanie każdego kolejnego egzemplarza kosztuje ci poniżej 5 zł, podejrzewam. I różnica 39 minus 5 to jest twój czysty zysk. Tak, to jest taka, można powiedzieć, marża, że na którym produkcie jesteśmy w stanie aż tyle zarobić, tak? Tak. Znajdź sobie produkt, na którym możesz zarobić marżę razy 10. Razy 10. To jest wow. Dobra, powiedz proszę, gdzie można Cię odnaleźć, gdzie można znaleźć Twoje usługi, Twoją książkę i komu szczególnie mocno ją polecasz? Okay. Moją książkę możecie kupić przez stronę internetową www.lesławblacha.pl i polecam ją wszystkim. To nie jest książka tylko i wyłącznie skierowana do trenerów personalnych, to jest książka, która daje przykłady dla trenera personalnego. Natomiast gdyby tak zastąpić w tej książce każde słowo trener personalny,
nie wiem, sprzedawca w banku, to by był naprawdę dobry podręcznik, który od A do Z pokazuje, jak budować swój biznes, jak kreować swój wizerunek i jak trochę przestawić swoje ograniczące was przekonania co do tego, że się nie da i że nie powinniście. Wydaje mi się, że twoja książka jest dla osób, które są ekspertami, ale nie widzą, w jaki sposób tą eksperckość wnieść na powyższy poziom biznesowy. Tak, i ja bardzo mocno też w książce namawiam do tego, aby odejść od schematu pracy na etacie 8 godzin. Ja kiedyś też trochę mi tak wpojono do głowy, ucz się, ucz, pracuj 8 godzin, a będzie ci w życiu dobrze, tak? Ja teraz jestem tego najlepszym przykładem, że ja nie muszę pracować 8 godzin, aby... Wyślij prawiać swoją książkę polonistce twojej na przykład. Były... Okej. Dobrze, bardzo ci dziękuję za rozmowę i za wartość, jaką mam nadzieję, że wam przedstawiliśmy. No i co, trzymamy kciuki za wasze książki. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.